Chciałaby pani, żeby Tusk znowu objął władzę? O, niech Bóg broni, odwraca i ratuje. To jest szatan Niemiec i ten cały wasz ten aparat, ten na pewno wy młode jesteście za Platformą, ale jak wszystkich na żubienicę po kolei, nawet byłeska nie spadła. Powiedzmy sobie szczerze, to jest najtwardszy i największy elektorat PiSu. Ludzie w starszym wieku, raczej bez wykształcenia, z małych miasteczek i wsi. Prawdopodobnie mający w telewizorze tylko kanały TVP, czyli tuby propagandowej PiSu. I powiedzmy sobie szczerze, propaganda w TVP jest wyjątkowo ohydna i tępa. Skierowana jest głównie do tej bardziej cofniętej intelektualnie grupy społecznej, których strasznie łatwo zmanipulować i zrobić im wodę z mózgu i co jak widać na tym przykładzie bardzo im to dobrze wychodzi. A pomyślcie sobie, że ofiarą prania mózgu nie zostałaby taka babunia, która raczej nikomu nic złego nie zrobi, tylko załóżmy facet w średnim wieku, psychopata, który wyobrazi sobie polityków opozycji jako jakieś zagrożenie dla narodu, dla niego i będzie nie tylko kierował wyzwiska w ich stronę, ale będzie mógł im również chcieć zrobić krzywdę albo i nawet zabić. A wcale nie musimy sobie tego wyobrażać, tylko możemy sobie przypomnieć incydent z 2019, wtedy kiedy fanatyk PiSu zabił prezydenta Gdańska i to podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A więc widzimy, jak niebezpieczny wpływ na ludzi ma pisowska propaganda. A ciągłe wyzwiska i groźby to już jest normalka w polityce. Ale jeszcze raz to powtórzę. Propaganda TVP jest wyjątkowo obleśna i politycy PiSu i pracownicy TVP odpowiedzialni za kolaborację z PiSem muszą odpowiedzieć za to w sądzie. Jeśli ja obejmę władzę, to będzie jedna z pierwszych rzeczy, które bym zrobił. Pamiętajcie, by zaobserwować i dołączcie na serwer Discord, link w bio.